Audycja Czas Serca, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Karolina Krawczyk, a ze mną dzisiaj Artur Kalicki, przedsiębiorca, prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci. Witam, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób przygotować się do świąt, ale nie od tej strony duchowej, ale bardziej od strony materialnej. Jak to zrobić dobrze, żeby nie zbankrutować? No właśnie, Arturze, czy mógłbyś podzielić się jakimiś dobrymi radami? Jak najbardziej. Kłopot w tym, że jeżeli mówimy dzisiaj o przygotowaniu się do świąt finansowym, no to powiem, jest nie trochę za późno, ale o wiele za późno. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o przygotowanie do świąt, to mamy wydzieloną osobną kopertę. Są to tak zwane wydatki okresowe i do tej koperty, bo stosujemy system kopertowy, co miesiąc trafia określona kwota po to, żeby właśnie przed świętami nie było zaskoczenia, że nagle dziura budżetowa, że trzeba się zapożyczyć. No właśnie, bo tutaj z jednej strony powiedziałeś o tym, że już jest trochę za późno, czy dużo za późno, żeby się przygotować do świąt, a jestem przekonana, że wiele osób no właśnie dopiero teraz, chociaż może jest przekonana, że początek grudnia to jest dobry moment, żeby zaplanować ten budżet. Kiedy wy zaczynacie w swoim domu, kiedy zaczynacie planować właśnie te świąteczne wydatki? Tak jak powiedziałem, w naszym przypadku stosujemy system kopertowy i do koperty, do danej dziedziny pieniądze trafiają co miesiąc. Nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś na wiosnę z reguły zasiadamy z żoną i zastanawiamy się nad tym, jak będzie wyglądał nasz budżet w tym roku, w danym roku. Obliczamy daną kategorię, którą planujemy, czy żywność, czy ubrania, odzież, inne kategorie, które tam są. Rozmawiamy również z naszym szefem, tak, czyli Ojcem w niebie, co on na to, że na przykład chcemy zwiększyć budżet o 200, 300, 500 zł miesięcznie i po tym ustaleniu konsekwentnie co miesiąc do każdej koperty trafia określona kwota. Pierwsze trafia 10% do koperty dziesięcina, aby oddać Bogu chwałę, a później poszczególne kategorie to żywność, to odzież, to dentysta, to wydatki szkolne na wrzesień i jest również koperta święta. Są święta wielkanocne, są święta Bożego Narodzenia. W naszym polskiej tradycji więcej prezentów robimy właśnie w okresie bożonarodzeniowym, więc ta koperta jest nieco grubsza, tak? Nieco bardziej tłusta. Więc się przygotowujemy do tego niemal, no w zasadzie cały rok. Bo nawet jeżeli zmieniliśmy wysokość kwot do danej koperty, no to wcześniej i tak już odkładaliśmy. Także to jest element przygotowania naszego zaplanowania. Oczywiście jakiegoś z grubsza, tak? Określonej kwoty. Raz jest to więcej, raz jest to mniej. Wtedy trzeba się zastanowić, skąd tą nadwyżkę ewentualnie. Ale generalnie trzymamy się tej kwoty, którą zaplanowaliśmy. Teraz się pojawił pomysł ekspresu do kawy. No i szukamy, czy co tu wymyślić. Czy czekać na jakiś prezent, czy odłożyć tenże zakup o kilka miesięcy, bo nie będzie w tej kopercie takiej kwoty. Ty mówisz o kopertach, o tym, że stosujecie system kopertowy. Ile tych kopert powinno być w domu, żeby dobrze zabrać się w ogóle za planowanie budżetu? Ile macie kategorii? Jak właściwie wygląda takie wasze comiesięczne planowanie, czy wkładanie do tych kopert? Czy mógłbyś podzielić się tutaj swoim doświadczeniem? Tak naprawdę my nie robimy comiesięcznego planowania, ponieważ ustaliliśmy określoną kwotę. Ja jako przedsiębiorca raz zarobię więcej, raz zarobię mniej, więc ustaliliśmy kwotę, którą co miesiąc będę przynosił niezależnie od tego, jak dużo zarobiła firma. Tak? Czyli traktuję firmę jako zaopatrzenie dla nas, zaopatrzenie dla naszych pracowników, współpracowników i nie zabieram więcej. Jeżeli firma zarobi więcej, to nie zabieram więcej, bo akurat mam jakieś zachcianki, mam jakieś grymasy. Trzymam się tej kwoty, którą ustaliliśmy między sobą z żoną i również, tak jak powiedziałem wcześniej, z szefem na górze, bo to on nas zaopatruje i przemodliliśmy sprawę naszych potrzeb, żeby on je zabezpieczył. Odnośnie pytania, ile kopert, to jest bardzo indywidualna sprawa, ponieważ każdy będzie
miał inne wydatki okresowe, każdy z nas. I teraz można te wydatki okresowe wrzucić do jednej koperty, a można zrobić z nich kilka. Tak? Święta są wydatkami okresowymi, czy wydatki na święta, tak? Ale mogę, żeby to być osobna koperta, a może być wspólna z innymi. Więc tutaj się nie da. Mamy kilkanaście kopert w sumie. Ty jesteś też, no, tak jak powiedziałam na samym początku, liderem edukacji finansowej Crown. Uczysz innych, jak dobrze zarządzać pieniędzmi. Zastanawia mnie to, kiedy tak opowiadałeś o tym, mówiłeś, że wiele tych wydatków, czy jakby wszystkie wydatki konsultujesz z Panem Bogiem. W jaki sposób On ci odpowiada? Bo myślę sobie, że w ogóle temat pieniędzy jest bardzo taki wrażliwy, jest tematem bardzo interesującym, a z drugiej strony też oprócz wrażliwym jest też drażliwym tematem. I myślę, że wiele osób mogłoby mieć tutaj jakieś pretensje do Pana Boga, a ty tutaj mówisz, że wszystko Mu oddajesz i też dajesz takie świadectwo, że wszystkie te pieniądze tak naprawdę są Jego. Jak wygląda ta wasza komunikacja na tym polu, na polu pieniędzy? Siedzimy i rozmawiamy sobie. Oczywiście nie słyszę żadnych głosów, żeby było jasne. To znaczy, w czasach takich, to niedawno było, kilka lat temu, gdzie musieliśmy się zadowolić bardzo, bardzo skromnym budżetem. Powiedziałbym, że znacznie poniżej minimum socjalnego. I nie mówię tu o minimum egzystencji, tylko minimum socjalny. Przyszedł czas rozwoju naszej firmy. Nie jakiś taki może jeszcze bardzo duży rozwój, ale firma zaczęła funkcjonować lepiej. I postanowiliśmy po jednym z kursów finansowych, które prowadzimy, gdzieś tam tak pojawiło się takie pragnienie, żeby usiąść nad nowym budżetem, zastanowić się, jak ten budżet może wyglądać, przemodlić i zobaczymy. Jeśli to, co ustalimy, będzie możliwe do wypracowania, abym te pieniądze przesunął z firmy, to znaczy, że szef to akceptuje. Nie? Czyli przedyskutowanie między nami, ustalenie, ja mam większe tendencje do wydawania niż moja żona, więc muszę też podejść z taką pokorą, z takim, jak to powiedzieć, przyjąć to, co moja żona mówi. Okej, w takim razie tą kategorię ustalimy na takim poziomie. Teraz w momencie, kiedy ustaliliśmy kwotę, która jest konieczna do naszego funkcjonowania, do tego można powiedzieć, dodaliśmy dziesięcinę, tak? Tylko w rachunku 100, czyli od góry. No i, że tak powiem, szef działa. Także to jest dla mnie odpowiedź, że możemy tak funkcjonować w tym obszarze. To jest taki skromny, logiczny, fajny budżet. Też mówisz o dziesięcinie, o tym, że oddajesz 10% swoich dochodów. Właśnie na ten Boży cel, czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego właściwie tak robisz i gdzie znajdujesz podstawy takiego działania? Wiemy, że skądinąd niektóre fragmenty Starego Testamentu o tym mówią, ale mam wrażenie, że nie jest to zbyt popularna postawa dzisiaj. Tak, myślenie, że dziesięcina jest wymysłem starotestamentalnym, jest bardzo praktyczne, wygodne, ale nieprawdziwe. Faktycznie większość zapisów dotyczących dziesięciny jest w Starym Testamencie, ale Pan Jezus nie przyszedł znieść prawa, tylko je wypełnić. Moim zdaniem kłopot z dziesięciną mamy do momentu, dopóki nie uznamy Pana Boga za właściciela wszystkiego, co nam dał. W momencie uznania Go za właściciela i że to, co my mamy, co posiadamy, jest majątkiem powierzonym, zmienia naszą perspektywę. Bo w tym momencie, oddając dziesięcinę, ja jem oddaję chwałę właścicielowi, a nie wydzieram coś z mojego. Więc jeżeli ja jestem w stanie zadowolić się tylko 90%, no to mogę oddać aż 10%. Ja specjalnie użyłem takich słów, tak, bo zachowuję dla siebie tylko 90%, a mam problem w tym, żeby oddać na Bożą chwałę 10%. Ja nie mam już z tym kłopotu. Pan Bóg przeprowadzał mnie przez różne sytuacje, jeżeli chodzi o dziesięcinę, bo to nie jest kwestia tylko wpłaty, przelewu, przelania pieniędzy. Tutaj konieczna jest nasza postawa. Postawa miłości, postawa radości. A zobaczmy, ilu mamy radosnych dawców, jak idzie ksiądz z tacą albo kościelny. Zobaczmy, ile tych radosnych min w koło jest.
Zachęcam, żeby się zacząć uśmiechać do tego księdza czy do tego kościelnego, jak rzucamy na tacy. Będzie bardzo zdziwiony, to zapewniam. Kiedy tak właśnie obracamy się w tym temacie świątecznym, to przecież możemy próbować się targować z Panem Bogiem, że no Panie Boże, ale widzisz, te 10% mógłbym przecież przeznaczyć na prezenty dla kogoś bliskiego albo dla kogoś, mógłbym kupić komuś większy prezent niż mnie stać. Chyba się nie obrazisz, jeżeli w tym miesiącu tych 10% no, nie dostaniesz. Pojawia się takie myślenie? U mnie nie. Ja tu naprawdę mam proste podejście do tego. Dziesięcina jest dziesięcina, trafia ta kwota do koperty. I to był też moment, gdzie mnie było o wiele łatwiej właśnie budować tą właściwą postawę. Postawę miłości, postawę radości. Tak? Radosnego dawcę miłuje Bóg, mamy taki werset. I w momencie, kiedy ja przesuwam te pieniądze do koperty, to one już nie są moje. Ja już się nie zastanawiam, czy w ogóle dać, tylko gdzie dać. I jeżeli jeszcze ten temat kontynuujemy, to część dziesięciny przeznaczamy na systematyczne dawanie, ale pozostawiamy też pewną pulę, tu nie jest określona dokładnie ile, na tak zwany spontan. Gdzie się pojawi potrzeba, gdzie się pojawi Pan Jezus i powie potrzebuje. W postaci biednego, w postaci osób potrzebujących, bo nie mają właśnie, nie wiem, na prąd, na gaz, żeby opłacić, gdzie jest groźba odcięcia właśnie tychże mediów. I wtedy ja mam możliwość zapytać szefie, czy to ty i czy ty chcesz tego, żebym ja to zrobił. I to jest też element, który najczęściej konsultuję z żoną. Zastanawiamy się, czy na dany cel dać, czy może jakiś inny. Natomiast nie zastanawiam się, czy z tych pieniędzy kupić lepszy, większy prezent, bo to jest jakby uleganie tej kulturze naszych czasów, które mówią, im więcej będziesz miał, tym lepiej się będziesz czuł, tym bardziej będziesz szczęśliwy. A to zupełnie nie o to chodzi. Moi drodzy, tak o finansach, o zarządzaniu finansami mówi Artur Kalicki, który jest liderem edukacji finansowej Crown, działa też w duszpasterstwie przedsiębiorców i pracodawców Talent. Teraz zapraszamy Was na przerwę, a tuż po przerwie zapytam o świąteczne kredyty i o świąteczne reklamy. Moi drodzy, bądźcie z nami, teraz chwila dobrej muzyki i wracamy już po przerwie. Audycja Czas Serca. Witam Was bardzo serdecznie po przerwie. Ze mną dzisiaj Artur Kalicki, lider edukacji finansowej Crown, także przedsiębiorca zrzeszony w duszpasterstwie przedsiębiorców i pracodawców Talent. I dzisiaj rozmawiamy o świętach i o tym, jak dobrze je przeżyć i nie zbankrutować. Arturze, zewsząd otaczają nas reklamy, które mówią, że mamy teraz wyjątkową promocję na święta i magiczną atmosferę. Niektóre sprzęty są nam absolutnie niezbędne do tego, żeby właśnie te święta były wyjątkowe w fantastycznej, rodzinnej atmosferze i tak dalej, i tak dalej. Kuszą nas wyfotoshopowane reklamy. I czy tak naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego, o czym te reklamy mówią? I czy naprawdę te minus 40%, o których jest mowa na tych reklamach, rzeczywiście tym minus 40 są? Czy masz jakieś doświadczenia w tej materii? Tak, żyjemy w czasach, gdzie w ciągu kilku godzin dostajemy taką porcję reklam, taką porcję bombardowania nas, żeby być niezadowolonym, jaką otrzymywaliśmy jeszcze 20 lat temu w ciągu jednego całego roku. Powtórzę, w ciągu kilku godzin jesteśmy bombardowani taką samą ilością reklam, które powodują nasze niezadowolenie, bo na tym polega, tak? No musisz to mieć, bo jak nie, to będziesz miała kiepskie święta. Stać cię na godne święta. Działają, wręcz bym powiedział, chyba podprogowo. Tu się mogą fachowcy oburzyć. Natomiast jest to tak podawane, aby zburzyć w nas zadowolenie. Pismo Święte mówi nam, że zadowolenia musimy się uczyć, więc jest to zadanie do wykonania. Czyli tak muszę myśleć, mówić, aby nie dać się pochwycić tym reklamom, nie dać się zmanipulować tym reklamom, że bez danej rzeczy te święta będą nieudane, bo to jest nieprawda, po prostu nieprawda. Też nie dajmy się zwieść temu, że pójdziemy do marketu i na pewno nie ulegniemy reklamom. Przestańmy nie doceniać fachowców, oni się naprawdę dobrze uczą, wiele lat uczą, jak nami pokierować, żebyśmy
dane zakupy wykonali. Dzisiaj nie usłyszałem dokładnie, ale było podane, jak ten słynny Black Friday, ile to faktycznie było obniżki. One były, nie mam tutaj żadnej marki, żadnej firmy na myśli, ale było podane, że tak naprawdę to korzyści były kilkuprocentowe, a nie kilkadziesiąt procent. Czyli dajemy się zmanipulować temu, że jest, widzimy, że jest 40%, ale nie widzimy, od jakiej ceny wyjściowej. Niestety nie wszystkie firmy tutaj grają uczciwie. Potrafią niektóre podnieść cenę po to, żeby dać większy rabat. Więc na to musimy być wyczuleni. Natomiast myśląc o tym, że to będą godne, niegodne, to będzie zależało tylko i wyłącznie od nas. Od mojego nastawienia, mojego przygotowania. Okej, jeśli mogę się przygotowywać cały rok finansowo, to też nie oznacza, że ja muszę wydać ileś tysięcy złotych na święta. To może być kilkaset złotych przy 6-osobowej rodzinie i to może być 300, może być 600, może być 900. To wszystko zależy, jakim budżetem, jakimi dochodami dysponujemy. A kto w waszym domu trzyma pieniądze i kto te święta przygotowuje od strony finansowej? Mam na myśli także te zakupy, te przygotowania, chociażby kulinarne, bo jakby prezenty to jest jedna rzecz, o to będę chciała zapytać może za chwileczkę, ale właśnie takie przygotowania kulinarne, czyli właśnie trzeba upiec ciasta, trzeba pomyśleć o tym, żeby kupić orzechy do różnych potraw, w różnych, orzechy są bardzo drogie, dlatego tutaj mi tutaj przyszły na myśl. Jest dużo takich rzeczy, których być może nie mamy na co dzień w swoich kuchniach, a są potrzebne właśnie w czasie przygotowań świątecznych. Kto tutaj wiedzie prym, Artur, ty czy żona? Tak jak powiedziałem wcześniej, ja jestem tak zwanym wydawaczem, więc z racji jakby ograniczonych możliwości czasowych ja mogę pójść zrobić zakupy dosyć szybko. Czasami kupię więcej, chociażby po to, żeby po prostu było. Natomiast moja żona ze swoim temperamentem pójdzie i kupi dokładnie tyle, ile zaplanowała. I mnie się zdarzało, że jak szedłem do sklepu, no to zamiast kupić kilogram czy dwa kilogramy cukru, to pomyślałem, kupię od razu 10, bo ona nie będzie musiała dźwigać. Z tym, że jeżeli musimy funkcjonować w obszarze takiego restrykcyjnego budżetu, no to nie ma możliwości, jak powiem, zakupowania więcej, chyba że kosztem innego produktu. Kupimy 10 kilo cukru, ale nie kupimy orzechów. Albo kupimy orzechy, ale nie kupimy mąki. Może się to wydawać śmieszne, żeby w ten sposób postępować. Natomiast jeśli mamy ograniczone dochody, to nie ma innej możliwości, chyba że zadłużenie. Reklamy oczywiście wpływają na nas tak, teraz pożycz, kup sobie co potrzebujesz, aby mieć tak zwane godne święta, a później będzie lekka spłata. Problem w tym, że nie ma czegoś takiego jak lekka spłata. Po prostu nie ma. Tak jak powiedziałem wcześniej, reklamy robią wszystko, ażeby wzbudzić w nas niezadowolenie, aby spowodować, że się będziemy porównywać. Koszyki w marketach specjalnie są takie głębokie, żebyśmy jak najwięcej do nich wkładali. Teraz jeśli nie pójdziemy, jeśli inaczej, jeśli pójdziemy na zakupy po prostu na spontan, to nasz rachunek będzie rujnujący nasz budżet. Jeżeli pójdziemy z określoną listą zakupową, będziemy się zmagali z tym, że inni mają większe wózki, bardziej wypełnione, ale my chcemy trzymać się swojego planu i kupujemy tylko to, co zaplanowaliśmy, a nie to, co się nagle pojawiło. O, tu jest inna zabawka, a nasz syn chciał grę albo chciał jakieś klocki. Tak? To my kupimy coś innego, bo jest na promocji. Nie. My część prezentów uzgadniamy z dziećmi, które są w ich obszarze zainteresowań, żeby to nie były nietrafione prezenty. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego wątku. Ty mówiłeś, że czasami trzeba kupować więcej produktów kosztem, trzeba kupować, mówiłeś tutaj o cukrze, 10 kilo cukru kosztem orzechów, tak? Ja pamiętam, jak byłam na jednej z konferencji, którą prowadziliście, chyba w Myślenicach, kilka lat temu i ty podawałeś tam taki przykład właśnie tygodniowego budżetu, że jakby wyznaczamy sobie konkretną kwotę przeznaczoną na zakup jedzenia w danym tygodniu. I jeżeli na przykład w czwartek nam braknie nam już pieniędzy, no to w piątek trzeba się do kogoś prosić na obiad i tak samo w sobotę i w niedzielę, żeby po prostu nie głodować. Ale jakby
załóżmy, że jesteśmy właśnie w supermarkecie i widzimy wyjątkową promocję, chociażby na cukier, chociaż ja nie jestem zwolenniczką cukru, ale już trzymajmy się tego przykładu. Mamy promocję na cukier, jeżeli kupię 10 kg, to zapłacę na przykład złotówkę taniej na jednym kilogramie. Więc tutaj oszczędzam no, 10 zł, tak? Dlaczego by nie skorzystać z takiej promocji i mimo wszystko kupić jeszcze te orzechy? Dlaczego mam właśnie sobie odmawiać jednego produktu tylko dlatego, że chcę kupić coś na promocji? No przecież chcę skorzystać, chcę dobrze, bo chcę zaoszczędzić. No jest takie myślenie, prawda? Tak, jest takie myślenie i to też nas świat tym karmi, że właśnie mamy skorzystać z promocji. Natomiast jeżeli koniecznym jest, abyśmy się obracali w wyznaczonych kwotach, które określiliśmy, no to nie ma możliwości, abym kupił inne rzeczy, ponieważ braknie mi na inną kategorię. To, co wspomniałaś o tym, że braknie nam w czwartek, czy pieniądze skończą się w czwartek, no to my, chrześcijanie, mamy piątek z głowy, bo mamy post i modlitwę. W sobotę udajemy się do znajomych na jakąś imprezę, bo może tam coś będzie do zjedzenia, a w niedzielę jedziemy do mamusi, jeżeli tylko mamusia jeszcze jest i wtedy korzystamy z tego. Nawet czasami się zdarza, że jeszcze dostaniemy coś na poniedziałek. Natomiast ta szkoła powoduje, że następny tydzień rozplanujemy o wiele lepiej. Teraz, żeby nie było takiej sytuacji, że nam braknie w piątek na chleb i masło, to nie możemy skorzystać z tej promocji. Po prostu musimy się trzymać zasad. My kwotę, którą mamy przeznaczoną na miesiąc, na przykład na żywność 1000 zł, dzielimy po 250 zł i żona z tą kwotą 250 zł, tylko z tą kwotą chodzi na zakupy. I jeszcze ma na portfelu napisane, to nie są moje pieniądze. To tak akurat, żeby sobie przypominać, że to są pieniądze Pana Boga. Natomiast bez takiego podejścia, no to niestety dopada nas syndrom NGPMP. Nie wiem, gdzie się podziały moje pieniądze. Tylko taki system może gwarantować, czy daje nam szansę sukcesu, że utrzymamy się w kwotach założonych na dany miesiąc i na dany tydzień. Jeszcze zanim przejdę do tematu prezentów, ja myślę, że jakby kolejne wejście przeznaczymy tutaj w całości na to, to chciałabym zapytać o to, czy takie myślenie właśnie bardzo takie radykalne odnośnie pieniędzy, że tutaj mam te 250 zł i ani złotówki więcej nie mogę wydać, czy ono też nie jest w pewnym sensie no, zdradzieckie, bo czy nie pojawia się w głowach, w sercach takie pragnienie wzbogacania się, że och, jak na pewno będę tutaj przestrzegał mojego planu, to szybciej się dorobię i tak dalej, i tak dalej. Czy takie myślenie nie jest też jakąś pokusą? Jak ty to odbierasz? Czy jest raczej dobre, raczej złe, czy raczej obojętne? Dla mnie funkcjonowanie w obszarze uzgodnionych kwot to kwestia bycia wiernym zarządcą. Zarządcą tego, co szef powierzył mnie do zarządu, do pomnażania. Więc trzymanie się tych kwot, które ustaliłem z szefem, jest dla mnie wypełnieniem właśnie tej roli wiernego zarządcy, że ja nie przesadzam, nie przeginam, jak się to mówi, tak, z kwotami. Oczywiście możemy się tam o kwestię złotówki tutaj spierać, czy to ma sens, czy nie ma, żeby tutaj nie być takim dokładnym. Natomiast skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Tak? Skoro to nie jest problem, to po co w ogóle robić system kopertowy? Tylko, że ta ilość ludzi, która przychodzi do nas w poszukiwaniu rady, w poszukiwaniu pomocy, jak sobie poradzi z finansami, no jest po prostu niesamowicie duża i ona będzie rosła. Ona będzie rosła, ponieważ kultura, ja jeszcze raz powtórzę, kultura tego świata powoduje, że mamy być niezadowoleni. A Pismo Święte mówi, naucz się być zadowolonym. Więc jeżeli cały system marketingowy jest nakierowany na to, żeby nas bombardować, żebyśmy się porównywali, żebyśmy chodzili, że tak powiem, niezadowoleni, no to naprawdę jest nam ciężko. Bez wspólnoty ciężko nam będzie z innymi ludźmi, będzie nam ciężko się po prostu utrzymać. Tak? System marketingowy mówi, kupuj teraz, nieważne czy jesteś najedzony, czy nie. A jedną z takich dobrych rad jest, aby chodzić na zakupy najedzonym. Badania już są na ten temat, które mówią, że 10%, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, bo nie przygotowałem sobie tego, jak o ile większe są zakupy, jeżeli jesteśmy głodni, zwłaszcza zakupy spożywcze. Potrzebujemy 20 deko szynki, kupujemy pół kilo, bo się przyda. No więc automatycznie musimy wydawać więcej.
Poruszyłeś też bardzo ważną kwestię porównywania się. Ja do tego będę chciała wrócić po przerwie, która już właśnie teraz nastąpi, moi drodzy, z Arturem Kalickim na temat mądrego zarządzania pieniędzmi. Będę rozmawiać tuż po przerwie. Teraz chwila dobrej muzyki i wracamy już za moment. Zapraszam. Audycja Czas Serca. Witam Was bardzo serdecznie po przerwie. Ja nazywam się Karolina Krawczyk. Ze mną dzisiaj Artur Kalicki. Rozmawiamy na temat finansowy, na tematy finansowe. I tak jak zapowiedziałam przed przerwą, chcę teraz poruszyć kwestię prezentów, bo jeszcze tutaj wracając do tematu marketingu, wiele, czy chociażby wystaw sklepowych, czy reklam ma takie, czy przedstawia na przykład choinki, piękne, oświetlone, wprowadzające nas w cudowny świąteczny klimat, a pod tymi choinkami czy dookoła nich pojawia się mnóstwo mniejszych lub większych paczek, prezentów. I myślę sobie, że wiele jest takich osób, które no nie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć aż tyle paczek, aż tyle prezentów pod swoimi choinkami i mogą się właśnie czuć albo gorsi. Mogą się czuć bardziej ubodzy, biedni po prostu. Jak sobie przepracować myślenie? Bo ja myślę, że to jest właśnie z jednej strony taka, no sam mówiłeś o tym, jakaś kampania marketingowa, żeby mieć więcej, czy pragnąć coraz więcej. Jak przygotować prezenty, jak wręczać prezenty, żeby to zrobić dobrze, żeby nie iść właśnie na ilość, żeby nie dać się tej całej marketingowej kampanii? Tak, jak wspomniałem, z tą kampanią marketingową, to jest trudno walczyć. Myśmy przeszli przez taki okres, mam nadzieję, że nie szybko wróci albo nigdy, kiedy musieliśmy nasze prezenty przygotowywać w bardzo, bardzo skromny sposób. To były pieczone ciasteczka, to były jakieś takie praktyczne rzeczy, które mogły się naszym dzieciom czy nam przydać, aby jakby wykorzystać te same pieniądze na jakby z danej, można powiedzieć, kategorii. Tak? Kłopot się pojawiał, ale też w naszych głowach, w momencie, kiedy mieliśmy gdzieś sytuację, że kogoś stać na bardzo drogie prezenty. I wtedy co w tej sytuacji zrobić? Czy nie dać w ogóle prezentu, czy przygotować coś własnoręcznie? Myśmy temat przemyśleli, przemodlili i postanowiliśmy dawać takie prezenty, na jakie nas naprawdę stać. To nie była kwestia stać, że odkładamy jakieś pieniądze, robimy wielkie oszczędności gdzieś tam na jakiś kontach, tylko po prostu mieliśmy bardzo skromny budżet. Więc staraliśmy się wszystkich tych członków rodziny, którzy byli z nami na święta, obdarować jakimiś prezentami, ale to nieraz było właśnie tak, woreczek z ciasteczkami, jakieś tam czekoladka czy coś takiego. Coś, co w sumie nie kosztowało bardzo dużo, ale każdy ten prezent dostawał. Też rodzina wiedziała, że nasza sytuacja nie jest bardzo dobra, tak? Czy finansowo, tylko musimy dzielić taki tort, jaki mamy, takie ciacho, jakie mamy i trzymać się tych założeń, aby nie zadłużać się. Założyliśmy sobie, że na pewno nie będziemy się zadłużali po to, żeby zrobić prezenty czy dla dzieci, czy dla bliskich, którzy byli z nami na święta. Ja tutaj sobie pozwolę zrobić małą przerwę. Teraz, moi drodzy, uwaga, ogłaszam konkurs. Ponieważ tutaj Artur mówił o prezentach, które robili własnoręcznie w rodzinie. Zadanie konkursowe dla Was jest takie. Napiszcie w prywatnej wiadomości na profil Czasu Serca www.facebook.com/czasserca. Napiszcie o tym, jakie prezenty właśnie własnoręcznie wykonane albo otrzymaliście kiedyś, albo planujecie komuś wręczyć w tym roku, albo też kiedyś już właśnie komuś wręczyliście te prezenty. Co to było? Podzielcie się swoimi pomysłami, swoimi doświadczeniami. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy i to będzie aż 5 osób. A dlaczego taki konkurs? Tak jak zapowiedziałam w zeszłym tygodniu, obchodzimy w tym miesiącu, Czas Serca obchodzi 25-lecie, więc z tej okazji mamy cały grudzień, będzie właśnie taki pełen prezentów. Więc jeszcze raz powtórzę to zadanie konkursowe. Napiszcie o prezentach własnoręcznie wykonanych, o tych, które albo otrzymaliście, albo komuś podarowaliście, bądź planujecie podarować. Teraz tutaj już wrócę, Arturze.
W takim razie, skoro już tak mówimy o planowaniu tego budżetu, o świętach, o tych wszystkich promocjach i tak dalej, powiedz mi, ile właściwie pieniędzy powinniśmy wydawać na prezenty? Czy jest jakaś taka, nie wiem, mniej pieniędzy przeznaczyć na prezenty dla dzieci, dla żony, ponieważ wiadomo, najbliższa jest to osoba, bo ten prezent powinien być droższy, bardziej ekskluzywny. Czy ty masz jakieś, nie wiem, i doświadczenia, może jakieś rady dla nas, wszystkich słuchaczy? A uznacie mnie tutaj znowu za szalonego pewnie, ale to jest kolejny, można powiedzieć, zabieg marketingowy tego świata, który zawsze, ale to zawsze przed świętami pojawia się informacja, ile to Polacy statystycznie przeznaczają na święta. I ja zawsze jestem ciężko zdziwiony, ile to jest pieniędzy i zastanawiamy się, skąd ta średnia się bierze, bo to jest średnia. Więc jeżeli ktoś wydaje 200-300 zł, a średnia się robi, nie pamiętam, ale w tysiącach na rodzinę, to ja się zastanawiam, z czego. Więc tutaj kwestia, ile przeznaczamy. Ja w tej chwili nie jestem pewien, bo to jest tak, że jeżeli coś jest zapisane, to ja już nie potrzebuję sobie tym głowy zaśmiecać, ale o ile dobrze pamiętam, na naszą 6-osobową rodzinę, już teraz 7 de facto, może powinniśmy zwiększyć budżet, bo mamy nowego syna, czyli zięcia. Chyba to jest 900 zł przeznaczone w naszym budżecie na to, żeby przygotować święta i przygotować prezenty. Z tym, że w naszym przypadku to jest jeszcze tak, że jedne święta z jednymi rodzicami, drugie święta z drugimi rodzicami. Więc w zasadzie jedziemy do nich, można powiedzieć. Więc ta część tych orzech i tak dalej, to no, jeszcze nas nie dotyczy. Natomiast przy mniejszym budżecie wzrasta kreatywność. No, trzeba dobrze się nieraz nakombinować, wymyślić, co takiego można ciekawego wynaleźć. Czasami trzeba łowić okazję właśnie na takich promocjach, ale wyczekać nieraz, tak? Zaplanować coś na tyle wcześniej, komu mamy jakie prezenty kupić i wyłapać. Moja żona w tym tygodniu zakupiła klocki, które są na takiej promocji, gdzie w internecie nawet na najniższych jakichś aukcjach nie znalazłem takiej ceny. Ja nie wiem, czy ty powinieneś mówić o prezentach, jakie twoja żona kupiła, żeby nie było potem smuteczku, jak obdarowany już usłyszy, co dostał albo co dostanie. My większość prezentów z dziećmi omawiamy. Jest tam jakiś element zaskoczenia, ale to jest taki stosunkowo nieduży. Natomiast jeżeli to są zwłaszcza takie troszkę wyższe wartościowe pozycje, to wszystkie są uzgadniane z dziećmi, także my wiemy. No, nie ma jakiegoś tutaj zaskoczenia wielkiego. Natomiast no, mamy taki budżet, jaki mamy, więc trzeba się w nim tutaj zmieścić i zachować. To też jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, bo powiedziałeś, że jakby wiecie, tak, czym zostaniecie obdarowani. Myślisz, że to jest dobry pomysł na to, żeby też w jakiś sposób zaoszczędzić? No tak, bo później mam się zastanawiać, nie wiem, wystawiać na aukcjach coś, co mi nie jest potrzebne, co mi się nie podoba, więc określam jakieś rzeczy, które chciałbym dostać, tak? Żona mówi o swoich, dzieci o swoich różnych takich przykładach. W przypadku młodszych dzieci tego jest tak dużo, że tu będzie element zaskoczenia, co my wybierzemy. Tak? Także że takiego 9-latka mamy, który po prostu ma taką ilość pomysłów, że to pewnie by całe przedszkole za to obdzielił. Nie? Natomiast no, elementem zaskoczenia będzie, co to będzie, tak? Bo tam tych pozycji jest dosyć sporo. Okej, no może być taki element takiego właśnie, że tak wszystko wyrachowane, natomiast możemy, my też czasami tak właśnie robimy, że chciałbym to i się zastanawiam, czy żona usłyszała, czy nie usłyszała, zmieściło się, czy się nie zmieściło, tak? Natomiast to jest kwestia cierpliwości, no dalej, to jest kolejny element tych czasów, że jesteśmy niecierpliwi, chcemy mieć wszystko tu i teraz i natychmiast, natomiast ja bardzo się uczę cierpliwości, czekania na pewne rzeczy, aby nie robić zakupów z długu. Zapytałabym cię jeszcze o wiele, wiele więcej, ale niestety czas naszej audycji dobiega końca. Pozostaje mi życzyć tylko, żeby właśnie te święta były i dla ciebie, i dla twojej rodziny czasem właśnie i błogosławieństwa, żebyśmy też my, moi drodzy słuchacze, żebyśmy się jednak nie skupiali na tym, co materialne, bo tak naprawdę to jest rzecz drugorzędna, czy trzeciorzędna, czy któraś tam rzędna właściwie. Czas jeszcze życzeń świątecznych będzie, ale może ten czas Adwentu niech też będzie takim przypomnieniem, że to jest
co tak naprawdę, czy kto właściwie jest najważniejszy. Zanim jeszcze tutaj, Arturze, oddam Ci głos, to chciałabym na koniec przypomnieć o konkursie. Zadanie konkursowe brzmi, jaki prezent samodzielnie wykonany otrzymałaś lub otrzymałeś lub chcesz komuś podarować. Napisz o swoich pomysłach, swoich propozycjach, wysyłając prywatną wiadomość na profil Czasu Serca. Najciekawsze pomysły, najciekawsze odpowiedzi oczywiście nagrodzimy książkami i one jeszcze dojdą przed świętami, więc to będzie taki nasz świąteczny prezent, prezent od redakcji Czasu Serca z okazji naszego 25-lecia. No ja gratuluję tego pięknego jubileuszu 25 lat. Natomiast przed świętami chcę życzyć, aby ten czas przygotowań był takim czasem radosnym. Przygotowań na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale czy na Jego narodzenie, ale też takim przygotowań w domu, żeby to nie była tylko praca, tylko jakieś obowiązki, ale żeby to był też czas cieszenia się tym nawzajem, sobą nawzajem, takiego spojrzenia na siebie, że to nie musi być wielki prezent, ale ja dostałem ten prezent, cieszę się i mogę pewne emocje też z siebie wydobyć, bo czasy mamy takie, że jesteśmy zabiegani i coraz trudniej nam wydobyć emocje radości, zadowolenia. Życzę, aby ten czas był czasem patrzenia się w Dzieciątko Jezus, ale również w siebie nawzajem, we swojego współmałżonka i nasze kochane dzieci. Bardzo Ci, Arturze, dziękuję. Ja też może tak podsumowując to, co powiedziałeś, na pielgrzymce duszpasterstwa Talent właśnie w czasie homilii biskup Kiciński mówił o tym, że mamy bardzo mało czasu na to, żeby spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy i brakuje nam właśnie takiej, on użył takiego pięknego sformułowania, brakuje czasu na mistykę spotkania i ja myślę sobie, że właśnie to jest bardzo ważne, żeby na tym się właśnie skoncentrować. Nie na tym, co materialne, ale na tym, co duchowe i na właśnie na drugim człowieku. Moi drodzy, z tą myślą Was zostawiam. Arturze, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się być moim gościem w czasie dzisiejszej audycji. Moi drodzy, to była audycja Czas Serca.